Sztuka złodziejska. Pewna niewiasta posła do miasta za sprawunkami, jak wiecie sami, aby sprzedała, co nazbyt miała i nakupała, cem safowała. Sakiewkę z trzosem, zręcznie ukosem, w kieseń schowała, opatrowała. Zatem ujrzała, ze się zblizała, k niej pani strojna, młoda, przystojna. Wraz się zblizyła i się rzuciła onej na syję i z bólu wyje. Potem zemdlała, lecz się trzymała rękami onej mocno zdziwionej. I litościwa Jezusa wzywa, by się zmiłował i poratował. Chorą w niemocy, dodał pomocy, bowiem zemdlona pewno już kona. Bo mocno jęcy, z bólem się męcy. I wstać nie może, któż jej pomoże. Przybyło ludu podziwiać cudu i w pośród tłumu nie było ruchu. Lecz wśród natłoku, przy której boku wnet chora wstała, gdzieś pobiezała. Lecz cóż się stało? Trosków niemało, bo gospodyni lamenty cyni i ślocha z nędzy nie ma pieniędzy, bo pani chora, sprytna i skora, się przyczepiła, by ograbiła cną gospodynią. Tak nieraz cynią sprytni złodzieje i tak się dzieje, choć ją szukali wielcy i mali, jednak bez ładu znikła bez śladu.